A wiedzieliście, że podczas kręcenia filmu Rocky 4 Sylvester Stallone został znokautowany i trafił na Ojom na 9 dni? Stallone chciał, aby scena wyglądała realistycznie, więc poprosił Dolfa Landgrena, żeby się nie ograniczał i spróbował go znokautować. Landgren posłuchał kolegi po fachu. Według lekarzy uderzenie było tak silne, że spowodowało obicie serca za pomocą żeber. Po więcej ciekawostek zasubskrybuj kanał.